Dzień dobry widzowie, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, udało wam się, tak? Pisaliście te komentarze o awanturze o kasę, pisaliście mi na streamie, żebyśmy obejrzeli w końcu awanturę o kasę, no bo awantura o kasę wraca niedługo do telewizji. Był chyba nawet jeszcze jakiś tweet, gdzie było bardzo dużo lajków, gdzie była taka prośba do mnie, żebyśmy to oglądali, także robimy to. Część odcinków będziemy pewnie oglądali na streamie, część odcinków będziemy pewnie oglądali tak, jest ich bardzo dużo, więc spokojnie, starczy dla każdego i streamowcy i zapisowcy będą zadowoleni. No najlepiej oglądać i tu i tu oczywiście. Moi drodzy, awantura o kasę, program, który zaczął być emitowany w 2002. Prowadzącym był bardzo dobrze znany widzom tego kanału Krzysztof Ibisz. I co więcej, ja nie miałem o tym pojęcia, ale reżyserem przynajmniej na początku był Okił Kamidow. Ten sam gość był reżyserem Świata według Kiepskich i Awantury o kasę. Jak? Jest pan aresztowany. Ja? A za co? Za jajco. Jest to teleturniej absolutnie legendarny. Pewnie będziemy też śledzić te najnowsze odcinki, które teraz będą wychodziły na Polsacie. Więc słuchajcie, Polsat, może jakaś szerzej zakrojona współpraca, kurde ten. No widzicie, jaką fajną promocję wam tutaj ten młody gentleman robi na YouTubie? Nie, no dobra, moi drodzy, słuchajcie, myślenie życzeniowe zostawiamy na później, a na ten moment chcę przejść na chwilę do realiów. Realia są takie, że jesień się zaczęła pełną parą, prowadzący zaczął być przeziębiony również, więc jak będę kichał, prychał, czy mówił jakoś inaczej niż zwykle, to przepraszam. Ja tutaj staram się to ukrywać jak tylko się da, ale no, tak poza kamerą to cały czas chodzę i smarczę. Więc mam nadzieję, że u was ze zdrówkiem jak najlepiej i nie przynudzam już, bo mamy przed sobą 55 minut teleturnieju. Oglądajmy! Nie no, panie, panowie, dajcie mi lepszą kombinację niż Krzysztof Ibisz i 4 piksele na ekranie na krzyż. No przecież to zawsze idzie w parze. Ja nie wiem, jak on sobie teraz poradzi, jak ta nowa edycja będzie w jakimś 4K nadawana czy coś. No przepraszam bardzo, ale to musi być w tak tragicznej jakości, to po prostu musi być. Dobry wieczór. Wiecie, co teraz pomyślałem, jak zobaczyłem to logo? Pomyślałem sobie tak, kurde, wygląda jak jakieś walki robotów. A jakby tak obejrzeć walki robotów? Kurde, myślę, żeby przeszło. Myślę, żebyśmy załatwili tak, żeby nam nie ściągnęli. Ale by się to oglądało. O cholera! Jest! Tak. Cyberkram wygrywa! Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam państwa po raz pierwszy w nowym programie Awantura o kasę. Ja nie mogę, jaki ten człowiek zaliczył przeogromny glow up między 2002 a 2008, kiedy się zaczął Kłamczuch. To mu trzeba oddać. Tutaj ta stylowa jest trochę taka dziwna. Wygląda jak trochę jak jakaś postać z gry, tylko nie wiem jakiej, może wy macie jakiś pomysł. No ale zdecydowanie w Kłamczuchu był lepszą wersją siebie, albo gorszą, zależy jak na to patrzeć, na pewno bardziej jurną. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć mistrzostwo, trzeba mieć doskonałą wiedzę, stalowe nerwy. A dobra, sprzedam wam anegdotkę, słuchajcie. Zastanawiałem się, czy to mówić, czy nie. Na razie gryzłem się w język, ale mam taką ciekawostkę a propos właśnie Ibisza. Okazuje się, że pewna osoba w mojej rodzinie pracowała w pewnym momencie na stanowisku. No generalnie była to po prostu praca przy szeroko pojętych mediach. I do tej pracy przy szeroko pojętych mediach czasami przychodził nie kto inny, jak Krzysztof Ibisz. Podejrzewam, że mniej więcej w tamtym momencie kariery. I regularnie ubiegał się o podwyżkę. No i tak się składa, że ta podwyżka nie była przyznawana. Także świat jest mały, się nagle okazuje. Ja nie miałem o tym w ogóle pojęcia do myślę, że kilku miesięcy temu. Żyłkę hazardzisty i najmocniejszą drużynę, ponieważ awantura o kasę to pojedynek drużyn. A oto 12 śmiałków, którzy odważyli się zmierzyć ze sobą jako pierwsi w nowej grze. Ale on był strasznie grzeczny jeszcze. Słuchajcie, jak on cudownie odpiął wrotki, jeżeli chodzi o postęp jego osobowości w kolejnych programach. Tutaj jeszcze widać, że taka trochę bardziej retro telewizja, że tak wszystko takie bardzo eleganckie, kłaniamy się grzecznie i potem ewolucja w taką najbardziej zamerykanizowaną, rozrywkową stronę showbizu. Jezu, ciekawe, czy też tak będę prowadził jakieś rzeczy za 20 lat. Że będą mówili, że o, tutaj taki grzeczny Dominik, a tutaj bestia sceniczna z niego wyszła nie wiadomo kiedy. Zabawnie by było całkiem, chociaż nie wiem w sumie. Są
oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdym. Ej, w ogóle ciekawe, ile Ibisz miał lat. On miał 37 lat wtedy? W jakich językach jest Wikipedia na temat Ibisza? Z jakiegoś powodu strasznie liczyłem na język japoński. Niestety nie ma. To, słuchajcie, jak ktoś mówi po japońsku, to możecie zrobić Ibiszowi artykuł w języku japońskim. Myślę, że no na pewno byłaby to jakaś reklama na rynku zagranicznym. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególnych członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny, tak więc poziom gry może być naprawdę wysoki. Poznajmy naszych uczestników. W drużynie niebieskiej Monika Michalewicz, choreograf z Chojnic. Tadeusz Sapko, przedstawiciel handlowy z Chorostrzy. No proszę, no... No Chorostrzy! Ale po co, na badanie? Na badanie! Kapitan drużyny Hubert Zieliński, inżynier z Tomaszowa. I Krzysztof Kowalski, kucharz ze Słupska. Drużyna zielonych to Adam Augustynowicz, inżynier rybołówstwa z Moronga. Cezary Borkowski, historyk z Dzierzgoni. Wanda Michalska, pracownik Banku Spodzieży, kapitan drużyny. I Witold Rzodkiewicz, inżynier z Warszawy. Jezu, jak tu wszyscy wykształceni, jacy doświadczeni ludzie. No to ja się czuję troszeczkę chyba za głupi do komentowania tego programu. Czy wy jesteście pewni, że na pewno chcieliście, żebym ja wam to komentował, a nie ktoś z większymi kompetencjami? Drużyna żółtych to... Tomasz Sommerfeld, chemik z Kędzierzyna-Koźla. Henryk Hebier, inżynier geodeta z Olsztyna. Marek Buśkiewicz, strażak z wykształcenia politolog z Wrocławia, kapitan drużyny żółtych. I Maksymilian Grzegorzek, politolog, nauczyciel angielskiego z Wilc. Dobra, ta drużyna brzmi na overpowered. W sensie, okej, oni mają jedną wadę, to znaczy mam wrażenie, że nie obejmują tak szerokiego zakresu różnych dziedzin jak inne drużyny, ale jeżeli trafią na swoją niszę, to będą absolutnymi bestiami teleturniejowymi. Drużyna niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Ta drużyna, która wygra, przejdzie do finału. Finał z kolei to pojedynek wygranej drużyny z tak zwaną drużyną mistrzów. Oto loża, która czeka w naszym programie na drużynę mistrzów. W pierwszym programie Awantura o kasę mistrzami będą najlepsi gracze z teleturnieju Życiowa Szansa. Pod wodzą mistrzyni, która wygrała w Życiowej Szansie 218 tysięcy złotych, pani Elżbiety Raczyńskiej. Zapraszamy mistrza! Na tamte lata to była jakaś niewyobrażalna fortuna, moi drodzy. Swoją drogą to jest zabawne, jak ci ludzie tak chodzą od teleturnieju do teleturnieju i trochę to uniwersum w pewnym momencie było wspólne. Bardzo bym chciał, żeby dzisiejsza telewizja znowu przeżyła taki maksymalny zachwyt formułą teleturniejów, ale wydaje mi się, że to może iść w tą stronę. To naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, skoro wznawiamy awanturę o kasę. A taka ciekawostka a propos tego chodzenia od programu do programu. Ostatnio oglądaliśmy odcinek Kłamczucha, gdzie wystąpiła pani Renata, która prowadzi też duży kanał na YouTubie i która występowała w Hell's Kitchen. I się okazuje, że w jakimś innym teleturnieju pani Renata na przykład wyniosła jakieś 30 tysięcy złotych? Coś takiego pisaliście w komentarzach, więc to jest często tak, że jak już ktoś się wkręci, to nie może przestać. To jest jak z tatuażami. No nigdy nie robicie jednego. Chyba, że robicie jeden. No takie osoby też pewnie są, ale ludzie często mówią, że jak zrobię jeden, to potem w sumie fajnie zrobić drugi, trzeci, czwarty, a ja pewnie skończę z tą abominacją z serialu Szkoła, tą bestią, która jest na ścianie w łazience. Jak nie wiecie, o co chodzi, to poczekajcie na odcinek czwarty i piąty. Pani Elżbieta Raczyńska, pan Marcin Filarski, Izydor Jerzewski, Lucyna Szron-Jędruzyna. Dobry wieczór, miło panią widzieć. Dobry wieczór, Macieje. Witam pana, panie Zdorze. Witam pana, panie Lucyno. Mój Boże, jakieś to jest grono intelektualistów. Ja naprawdę jestem za głupi na oglądanie tego. Ale to będzie, moi drodzy, naprawdę ciekawe, jak wyjdzie nowa edycja tego programu. Czy też postawią na takie wykształcone, bardzo poważne osoby, czy raczej pójdą w stronę, a bawmy się, bierzmy jakieś osoby, które będą memować, bo podejrzewam, że jednak chyba to drugie. Ale DNA programu jest bardzo mocne i publika może jednak domagać się tego pierwszego rozwiązania. Pani Elżbieta Raczyńska doskonale odpowiadała na pytania w Życiowej Szansie z kategorii Literatura Polska. Odpowiadała tak szybko, że nawet czasami nie zdążyłem przeczytać pytań do końca. Grała ryzykownie. Zobaczmy tą grę. Jak nazywał się subjekt? Przyjaciel Wokulskiego. W powieści Lalka Bolesława... Ignacy Rzecki. Szanowna pani, o 218 tysięcy grała właśnie z takim luzem. Oh, I didn't realize you were chill like that. So whatever you want. Dziękuję.
W ogóle podoba mi się, że znowu oglądamy jakiś taki stary retro teleturniej. Jak już mówimy o DNA, to jakby nie patrzeć, to jest DNA właśnie Avizo TV. Jeżeli miałbym powiedzieć, co sprawiło, że jest taki ogromny sukces kanału Avizo TV, że rok temu ten kanał gdzieś tam dopiero zaczynał się rozpędzać, a teraz jesteśmy na ponad 100 tysiącach subskrypcji, no jakby nie patrzeć, nowym kanale i filmy sumerycznie generują naprawdę miliony odsłon miesięcznie, to bym powiedział, że to, że właśnie sięgnęliśmy tak mocno po stare teleturnieje, stare programy i cieszę się, że jednak cały czas to zostaje, także eksperymentujemy z formą, że mamy takie momenty zachwytu, że okej, dużo jakiegoś BookToka się pojawia, dużo jakichś tam powiedzmy nowych w ogóle programów czy treści, ale jednak chciałbym, żeby w naszym DNA było to, że jesteśmy tym kanałem, na którym możecie znaleźć to stare, dobre retro. Jak się oglądało ten krótki fragment? No z przyjemnością. Widziałem wzruszenie w pani. Na pewno, aż mi się okulary zapociły. Witam w loży mistrzów. Marcin Pilarski, kiedy zapytałem go, co zrobi z wygraną kwotą, powiedział: panie Marcinie, pamięta pan? Nie mam fioletowego pojęcia. Tak jest. Zobaczcie państwo. Jak nazywał się poeta, którego wesele z chłopką Mikołajczykówną zainspirowało Wyspiańskiego? Więc jego nazwisko brzmiało Rydel. Tak jest! Co pan zrobi z tak dużą kwotą pieniędzy? Nie mam fioletowego pojęcia. Panie Marcinie, witamy w loży mistrzów. Ależ oni wszyscy są klasy, ależ oni sobie panują, ależ oni wymieniają się tytułami swoimi. Jaka to jest w ogóle piękna, barwna polszczyzna używana, no. Moi drodzy, słuchajcie, to można potraktować oglądanie tego teleturnieju jako forma edukacji? Nawet nie żartuję. Nie chodzi tu już nawet o same pytania, jakie padają, bo podejrzewam, że będą całkiem niezłe, tylko chodzi mi bardziej o fakt, jak pięknie wszyscy władają językiem. Proszę państwa, pan Izydor Jerzewski w życiowej szansie okazał się szalonym hazardzistą. Cały czas grał wabank i opłaciło się. Zobaczcie państwo. Za ile? Więc tak, wabank gramy. No ciekawe, dlaczego poszedł do kolejnego turnieju. Może dlatego, że wziął całą swoją wygraną nagrodę, poszedł do kasyna i powiedział wszystko na czerwone. Daje vibe takiego gościa. Automaty to jest podstawa. Mamy na stole 64 tysiące złotych. Może podpowiem, poczekajmy. Jakie są barwy klubowe drużyny mistrza Niemiec, Bayernu Monachium? Wrogi Bayernu Monachium to... Jakie? Biało-czerwone. Świetnie! Witamy w loży mistrzów. Czekajcie, Awantura Okazy to nie był ten teleturniej, gdzie te nagrody były trochę takie podłe. Jak się nazywał ten teleturniej, w którym nagrody były podłe? Był taki, ale tam chyba prowadził Zygmunt Heiser. Kurczę, trzeba to odnaleźć. Pani Lucyna z kolei w życiowej szansie była pewna swojej wiedzy z matematyki. Grała bardzo ryzykownie, ale zawsze zostawiała sobie 1000 złotych po swojej stronie stołu. Zobaczcie państwo. Tak się cieszę, tak się cieszę. Tak, nie wiem, czy pan Tadeusz się cieszy. Matematyka, panie Tadeuszu. Jest. Szósty poziom. Dla jakich wartości r ciąg arytmetyczny o różnicy r jest ciągiem rosnącym? R dodatnie. Pani Lucyno, to jest, walczymy o 28 tysięcy, a pani tak cicho mówi, uroczyście. R dodatnie. Tak jest! Ej, ale nie ma wstydu z polskiej telewizji, no nie? Powiem wam serio, jak na to, w jakim czasie zrobiliśmy, jak dużo, no teraz to jest w ogóle wszystko z pompą, tak jak mówiłem, zamerykanizowane bardzo, ale nawet patrząc na naszą taką retro telewizję, jest strasznie urocza, jest po prostu fajna, jest w ogóle, gdybyśmy tylko i wyłącznie oglądali na tym kanale takie retro programy, to my byśmy mieli kontentu codziennego na jakieś 5 lat spokojnie, a za 5 lat kolejne programy byłyby tymi retro programami. Szczerze mówiąc, jak będziemy się trzymali takiej dzisiejszej formuły, to ja pewnie mogę robić, to myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że do końca życia mógłbym wam dawać jeden odcinek dziennie. To jest trochę przerażające. Mam nadzieję, że będę robił jeszcze jakieś inne rzeczy oprócz tego w życiu. Pani Lucyno, proszę powiedzieć, jaką pani strategię przyjmie w dzisiejszej grze? Czy będzie pani grała rozsądnie, czy będzie to gra szalona?
No, z taką drużyną może być tylko gra szalona. Witamy w loży mistrzów. Jak państwo widzą, nasi mistrzowie są doskonale przygotowani do gry. Posiadają wiedzę i nie boją się ryzykować. W finale spotkają się z jedną z naszych trzech drużyn z pierwszego etapu. Niebieską, zieloną albo żółtą. Jeżeli mistrzowie wygrają, to spotkamy się z nimi znowu w następnym programie. Jeżeli przegrają, to oddadzą miejsce w swojej loży nowej grupie. Rozpoczynamy pierwszy etap. Każda drużyna otrzymuje ode mnie w tej chwili po 5000 zł. A oto jest koło, na którym mam 31 kategorii pytań. Za chwilę rozpocznę losowanie pierwszej kategorii. Kiedy odczytam państwu kategorię, rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Która drużyna będzie miała najwięcej pieniędzy po 8 pytaniach, przejdzie do finału. Losuję pierwszą kategorię. Będzie straszny off-top, ale myślę sobie właśnie, że jakby tak wyglądało koło Fortuny u Freeza, to Patecki by się za czasów ekipy odnalazł tak samo dobrze, jak nie lepiej jeszcze, no nie? To jest absolutny komplement, no nie? Ale ten gość naprawdę jest strasznie utalentowany. Kategoria astronomia. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham dalej. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci 500. Żółci 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Żółci 700. Żółci 700. 700 po raz drugi. Czy ktoś da więcej? Niebiescy, zieloni, cisza. 800. 800. Niebiescy. 800, niebiescy. Przebili żółtych, a ja słucham dalej. Żółci 900. Żółci 900. Mam 900 zł. Zapytanie z astronomii. Co dalej? Niebiescy? Niebiescy pas. 900 po raz drugi. I 900 po raz, a może zieloni, nie? 900 po raz trzeci. Sprzedamy. Ale nie mówcie mi, że ja też muszę odpowiadać na pytania, żebyście robili ze mnie debil przez następnych 200, 300 czy 400 odcinków, ile tam było. Mogę się śmiać tylko i udawać, że wiem. Nie mogę, prawda? A możemy w montażu robić tak, żebym zawsze wiedział? Nie. Panowie, kto jest u żółtych najmocniejszy z astronomii? Kto się najlepiej czuje z tej dziedziny? Wszyscy znakomicie się czujemy. Dobrze, zaraz sprawdzimy waszą wiedzę, tylko powiem, że chociaż wszyscy doskonale się czują z astronomii, to zawsze odpowiada kapitan drużyny lub osoba przez niego wyznaczona. Proszę bardzo, oto pytanie z astronomii. Mam w puli tego pytania 2100 zł. Będą panowie mieli minutę na zastanowienie się. Który związek chemiczny stanowi aż 95% atmosfery Marsa? Dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że chodzi o CO2. I nagrałem to w momencie, kiedy oni już powiedzieli. 100%. Tak, CO2. Odpowiedzią na zadane pytanie jest dwutlenek węgla, CO2. Tak jest! $2100. To jest kwota, która przychodzi teraz na konto drużyny żółtych. I po pierwszym pytaniu żółci mają 6200 zł. Potem drużyna zielonych 4600 i niebiescy 4200. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa reklamowa, zostańcie z nami. O Jezu, przysięgam, musimy zrobić swoje własne durnowate reklamy. Nawet to nie muszą być reklamy prawdziwych firm, jakieś takie reklamy typu ja sobie memuję przed kamerą na green screenie i będziemy je wstawiać właśnie w momencie, kiedy oryginalnie były przerwy reklamowe, żebyście mieli jeszcze lepszą imersję. To jest cel na przyszłość kanału Avizo TV. I już jesteśmy z państwem ponownie, oglądają państwo teleturniej Awantura o kasę. W tej chwili prowadzi drużyna żółtych 6200 zł. Potem drużyna zielonych 4600 i niebiescy 4200. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Przed nami 7 pytań. Losuję kolejną kategorię. Wędkarstwo. No, słuchajcie, panowie z wąsem albo odpowiadacie, albo musicie oddać polski paszport. No, w tamtym momencie polskiej historii każdy szanujący się mężczyzna z wąsem musiał znać odpowiedzi na takie pytania. Rozpoczynam licytację, kategoria wędkarstwo. Słucham państwa, biorę na zieloni początek 300. Po 200 zł od każdej drużyny. Zieloni 300, po raz pierwszy. Żółci 400. Żółci 400.
Kto da więcej? 400 po raz drugi. Wędkarstwo. Niebiescy 500. Niebiescy się uaktywnili. 500. Żółci 600. Żółci nie nadają za wygraną. 600 po raz drugi i... Niebiescy 700. Niebiescy wędkują. 700 po raz pierwszy. Żółci 800. Żółci 800. 800 po raz drugi. Co wy na to? 900 niebiescy. Niebiescy 900 po raz pierwszy. Słucham żółtych. Żółci 1000. 1000 złotych. Mam już 1000 złotych. Kategoria wędkarstwo. Zieloni milczą, a niebiescy co na to? Niebiescy 1100. 1100. Żółci 1200. Żółci 1200. A nie mogą po prostu od razu zagrać wabank? Nie mogą wyłożyć wszystkiego na stół? No błagam, no przecież oni mają solidne wąsy. Oni muszą znać odpowiedzi na te pytania. Niebiescy? Niebiescy 1500. Ciężko ręką, ale 1500. To jest przebicie. 1500 po raz drugi. I co na to żółci? Żółci 1600. 1600. Zieloni jakby się zastanawiali, a co niebiescy na 1600? Oczywiście 1700. Lekkie przebicie. Moi drodzy, Wikipedia, efekt utopionych kosztów. Istnienie kosztów utopionych może ograniczać racjonalność decyzji. Decydenci mają tendencję do uwzględniania kosztów utopionych do uzasadnienia dalszej konieczności angażowania w nierentowne przedsięwzięcie. Na zasadzie, skoro wydałem 1 000 000 złotych, to nie mogę się teraz wycofać. Co w konsekwencji doprowadza do poniesienia większych strat. Zapamiętajcie to, dlatego że ta piękna definicja z Wikipedii będzie nam towarzyszyć przez wszystkie pozostałe odcinki Awantury o kasę. 1700. 1700 po raz drugi i co na to żółci? Żółci 1800. 1800. Niebiescy? Proponuję okrągłą sumę. 2000. 2000. Mam 2000 za wędkarstwo. Co na to żółci? 2000 po raz drugi i... Żółci 2100. Żółci 200. Żółci 200. Niebiescy? 200 po raz drugi. 200 po raz... 200 niebiescy. 200 niebiescy. Brawo, co na to żółci? Brawo. Żółci 2300. 2300 żółci. Niebiescy? 2500 złotych. 2500. Mam 2500, przebili o 200 złotych. 2500 po raz drugi. Co na to żółci? Czy dadzą więcej za wędkarstwo? Czy opłaca się licytować? Wasza decyzja. 2500 po raz... Żółci 2600. 2600. Czekam na niebieskich, bo zieloni już chyba się nie włączą do licytacji z wędkarstwa. Słucham was. Niebiescy pas. Żółci, proszę. 600 po raz drugi dla żółtych i 2600 po raz trzeci. Sprzedane. O, i tutaj, moi drodzy, mamy zaprzeczenie temu, co właśnie czytaliśmy. Wyłamali się z tego cyklu, a miałem trochę nadzieję na to, że będą grali do końca i się okaże za moment, że utopią absolutnie, absolutnie całą kwotę, jaką mają i się na przykład okaże, że nie znają odpowiedzi. Albo że żółci ich przelicytują, bo mają z czego. No i tyle z niebieskich będzie. Proszę państwa, w puli tego pytania mam 5400 zł. To naprawdę świetne pieniądze za jedno pytanie. No i żółci, uwaga, skupienie. Oto pytanie. Ile wynosi wymiar ochronny głowacicy? O Jezu, to oni to chyba na złość dali. W sensie to brzmi na hardkorowe pytanie nawet dla wędkarza. Minuta dla was. Wydaje mi się, że... Proszę pana, jak się gra o 5000 zł, to słowo wydaje mi się brzmi co najmniej tragicznie. 60 centymetrów. Na pewno? Dołożę 10, 70. 70? Dobry Boże, oni naprawdę nie wiedzą, co robili. Po prostu im się podoba hazard. Albo kupimy podpowiedź. O. Chcieliśmy kupić podpowiedź. Bardzo proszę, panie Marku, można u nas kupić podpowiedź. I patrzę na wasze konto. Podpowiedź wam sprzedam za jedyne 600 zł. Co wy na to? Bierzemy. Proszę bardzo o to podpowiedź. 600 zł przechodzi na moje konto w tym programie. No i tutaj idzie piękna życiowa lekcja numer 2, moi drodzy. Kasyno zawsze wygrywa. 20 centymetrów, 35 centymetrów, 70 centymetrów, 50 centymetrów. Podpowiedź to są zawsze 4 warianty odpowiedzi. Jeden z tych wariantów jest dobry. Zdecydowaliśmy się na odpowiedź. Proszę bardzo. 70 centymetrów. Tak jest! Ale dobrze, że wzięli tą podpowiedź, bo jakby rzucili te 60, ależ by byli stratni, panowie! Ciekawe, co by się wtedy stało? Co niebiescy by dostali tą kasę? Czy niebiescy by dostali kolejne pytanie? Czy Ibisz by po prostu zarobił? Pewnie Ibisz. Panie Henryku,
Panie Henryku, ja cały czas słyszę, co panowie mówią. Ja słyszałem, pan powiedział 60. I skąd panu wpadło do głowy to dorzucę jeszcze 10? Z tego względu, że tam, gdzie ja wędkuję, nie ma głowacicy. Rozumiem, że tak naprawdę podpowiedzi wyjaśniły pańskie wątpliwości. No, czy upewniły mnie w tym. Wielkie gratulacje. W tej chwili konto żółtych to 8400 zł. Zieloni mają 4300, a niebiescy 1700 zł. I zostało nam jeszcze 6 pytań do końca pierwszego etapu. 1700 zł mają niebiescy. Proszę, abyście uważali. Losuję kolejną kategorię. Ciekawostki. Fajna kategoria, bo trochę takie wszystko i nic, no nie? Każda drużyna powinna licytować mocno, bo tak naprawdę... albo słabo, bo tak naprawdę każdy może tutaj trafić na swoją ekspertyzę. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Tradycyjnie zaczynamy. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci 600. Żółci 600. Czy ktoś da więcej niż 600? Za ciekawostki. 600 po raz drugi, niebiescy... Zgodnie z tradycją, 700. 700 niebiescy. Co na to żółci? Żółci 800. Żółci 800. 800 po raz drugi i czy dostanę coś więcej? Kto da więcej? 800 po raz... Nie, niebiescy 1000. Cóż za wspaniała żyłka do hazardu, no nie? Ja już po prostu widzę tego cudownego młodego człowieka w drużynie niebieskich, jak sobie racjonalizuje w głowie. No dobra, może teraz stracimy wszystko, ale we wtorki na automaty. No to odkujemy się, no nie? No to po prostu na automatach się odkujemy. 1000! Niebiescy 1000! Ale widzę, że żółci podnoszą do góry ręce. Żółci 1200. Żółci 1200. 1200 po raz drugi i czy niebiescy przelicytują? Niebiescy, wóz albo przewóz, wabank. Hoba! Ej, ale sprawdźcie, żeby ten teleturniej trwał dłużej niż 17 minut. Może... no dobra. A więc drużyna niebieskich zagra wabank o wszystko, co ma. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, wtedy będą mieli na koncie 3300 zł. Jeżeli nieprawidłowo, niestety zakończą grę. Regulamin mówi w tym przypadku, że jeżeli drużyna powie wabank, to kończymy licytację i ta drużyna odpowiada. Pytanie brzmi, jak nazywa się ten przedmiot? Minuta na zastanowienie się. To wygląda jak taki stoper na drzwi, trochę? Próbują to otworzyć, nie mogą tego otworzyć. No to wygląda jak ktoś, co się kładzie, żeby drzwi nie waliły w ścianę. Niebiescy są gotowi do odpowiedzi. Słucham. Czyżby to był sportowy przedmiot? Krążek do hokeja? Czy to jest odpowiedź? Krążek do hokeja. Czemu nie pomyślałem o krążku do hokeja? To jest cudowne, jak daleko jest mi w życiu do wszelakiego sportu, no nie? Tak jest! Panie Hubercie, czy tu były jakieś wątpliwości? Bo widziałem, wszyscy mówili krążek, krążek, a pan próbował to otworzyć na wszelki wypadek, tak? Trzeba być czujnym zawsze. Na waszym koncie 3300 zł. Ale tak naprawdę największy stan konta ma drużyna żółtych 7200 i zieloni 3900 zł. Przed nami jeszcze 5 pytań. To jest jak z tym memem, z tym podium, no nie? Że ten gość się tak cieszy, gryzie medal, wariuje i tak dalej, i się okazuje, że ma trzecie miejsce. To jest dosłownie ta sytuacja. Losuję kolejną kategorię. Motoryzacja. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy zgodnie z tradycją 300. Niebiescy tradycyjnie 300. Motoryzacja, panowie? Żółci 400. Żółci 400, a zieloni jakaś taka cisza od paru, że tutaj od paru licytacji już jest. Może to nie jest głupie, że zieloni właśnie jako jedyni czekają po prostu na kategorię, co do której są pewni, że wtedy mogą rozbić banki i wtedy będą grać mocno. To jest ostrożne, ale nie zdziwiłbym się, jakby wygrali dzięki temu. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Co z zielonymi? Żółci 600. Żółci 600. Kto chce dać więcej niż 600? Niebiescy 700. Niebiescy 700. Mamy tradycyjny pojedynek między żółtymi a niebieskimi.
Czekam na więcej. 700 po raz drugi, a żółci? Żółci 800. 800. 800 po raz drugi i niebiescy dadzą coś? 900 zł. 900, niebiescy 900. Chłop ma minę, jakby już chciał krzyczeć wabank, no nie? Już poczuł tą po prostu żyłkę hazardzisty w sobie. Ja chciałbym poznać losy uczestników po wystąpieniu w tym programie, no nie? Ile osób po prostu wpadło w najgorszy hazard życia. No ale to te demony w ludziach wyciąga. No nie ma co, nie ma jak udawać. No to naprawdę wyciąga demony. Czy będę miał chociaż 1000? 900 po raz drugi i 900. Żółci 1000. 1000. 1000 po raz drugi i czy będę miał więcej niż 1000 złotych? Czy będę miał więcej? Nie? 1200 niebieskie. 1200. Przebili o 200 złotych. I czekam, kto da więcej. U zielonych cisza, a czy żółci dadzą więcej? 1200 po raz... Żółci 1300. 1300. A czy żółci? Co na te niebiescy? Niebiescy 1400. Ciężką ręką widziałem. 1400. 1400 po raz drugi i 1400 po raz trzeci. Sprzedany. Niebiescy próbują się odegrać. Jeżeli teraz odpowiedzą prawidłowo, będą mieli już 4800 zł. Życzymy wam tego. Oto pytanie. Z którego kraju pochodzi firma samochodowa Volvo? Firma Volvo pochodzi ze Szwecji. Tak jest! Znowu nie moja kategoria. Czy nie mogą pytać o wiedzę z gier komputerowych, czy coś takiego? No, mieliście wtedy gry komputerowe, prawda? Zobaczcie państwo, że niebiescy tworzą bardzo zgraną paczkę. W poprzednim pytaniu zaryzykowali wszystko. Teraz odbudowali stan swojego konta. W tej chwili niebiescy mają 4800 zł. Żółci, jak na razie nasi liderzy, mają 5900. Natomiast zieloni mają w tej chwili 3700 zł i daję państwu ostrzeżenie. Za następnym razem będzie już kara pieniężna za to, że nie biorą państwo udziału w licytacjach. Za pasywność. Losuję kolejne pytanie. Przed nami jeszcze tylko 4 kategorie. No dobrze, panie dominujący prowadzący, no. No dobrze, no. Zakaz bycia pasywem, no dobrze. Geografia świata. Rozpoczynamy licytację z geografii świata. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. I czyżby tradycyjnie? Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci 600. Żółci 600. Rozpędzamy się bardzo. A co na to niebiescy? Czekamy. Czekają. Żółci 600 po raz drugi i... Zieloni 700. Zieloni 700. 700 po raz drugi. Żółci 800. Żółci 800, a jednak chcą odpowiadać z geografii świata. 800 po raz drugi. I czy zieloni dadzą coś więcej? Zieloni 900. Zieloni 900. Żółci? Żółci 1000. 1000. Zieloni, bo chyba niebiescy spasowali, tak? W tej licytacji. Zobaczymy. Trzeba zielonym dać. Zielonym trzeba dać szansę. Dobrze. Czy zieloni dadzą więcej niż 1000? Zieloni 1100. 1100. Żółci? Żółci 1200. 1200. Zieloni? A może niebiescy? 1200 po raz drugi. I 1200 zieloni po raz... Zieloni 1300. Zieloni 1300. 1300 po raz drugi. Żółci 1400. 1400, żółci. 1400 po raz drugi i 1400 po raz... Zieloni 1500. Jakie dwa wilki w nich są. Jeden wilk jest ten grzeczny, który po prostu patrzy sobie na grę i obserwuje, a drugi wilk to jest absolutny demon, który chce wydać, nie wiem, cały stan konta w ciągu jednej rundy. Cudowne. 1500 po raz drugi, mają ochotę żółci, widzę. Żółci 1600. Tak, widzę, 1600 żółci po raz pierwszy, 1600 po raz drugi i... Zieloni 1700. 1700. 1700 po raz drugi i czy dadzą żółci więcej? Żółci 1800. 1800 po raz pierwszy od żółtych. 1800 po raz drugi. 1900. Mam 1900. 1900 po raz... Żółci 2000. Mam 2000 od żółtych. 2000 po raz drugi i 2000 po zieloni raz... Zieloni 200. Mam 200.
200 po raz drugi, co na to żółci, a może niebieski. 200 po raz drugi. Żółci, 200. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi i 200 po raz... Zieloni, 200. 2300 zieloni. Żółci przelicytują. Żółci 2400. Bardzo chcę odpowiadać, 2400 po raz pierwszy. Żółci 2400 po raz drugi. Zieloni 2500. Mam 2500. Nie no, oni pójdą wabank za moment, no nie? Oni dosłownie po kilku rundach absolutnego stoickiego spokoju wchodzą w wabank. O co im chodzi? To jest ta jedna cicha osoba, która nagle po prostu wpada w jakieś totalne szaleństwo. Co na to żółci 2500 po raz drugi. Żółci 2600. Mam 2600 od żółtych. 2600 po raz drugi, 2600 po raz... Zieloni 2700. Mam 2700. Z geografii świata, od zielonych. 2700 po raz drugi i... Idzie ręka w górę żółtych, czy nie? 2700 po raz... Żółci 2800. Mam 2800. 2800 od żółtych po raz drugi, 2800 od żółtych po raz... Zieloni 2900. Mam 2900. Żółci 3000. Żółci 3! Jesteśmy już naprawdę wysoko, 3000. Zieloni wabank. Wabank! Proszę Państwa, emocje ogromne, naprawdę. Zieloni, chociaż nie musieli, wszystko postawili na jedną kartę, wszystko co mieli. Oni chyba trochę zbyt dosłownie potraktowali radę prowadzącego, no nie? Trochę tak przesadzili z tym, jak wystarczyło parę razy podbić, jak chcieliście grać spokojnie. Nie musieliście nagle przechodzić z robimy nic na gramy o 7 koła, no to spoko. I w tej sytuacji, zgodnie z regulaminem, jeżeli drużyna gra wabank, a więc o wszystko co ma, czyli o swoje być albo nie być w tym programie, to ta właśnie drużyna odpowiada. Jeżeli odpowiecie prawidłowo, będziecie mieli 7000 zł na koncie i będziecie liderami w tym programie, przynajmniej jak na razie w pierwszym etapie. Jeżeli się nie uda, niestety będziemy musieli was pożegnać. Mocna rozgrywka. Oto pytanie. Jaką nazwę nosi jezioro śródlądowe o największym w świecie zasoleniu? Przemartwę. Tak, to jest podchwytliwe, bo tutaj to było absolutnie w szkole, na wczesnych etapach, ale on dobrze mówi z tym morzem martwym, no nie? No bo jakby intuicja, jezioro, to idziemy w stronę czegoś, co ma w nazwie jezioro, albo przynajmniej nie ma w nazwie morze, ale nie no, to jest 100% to. To jest jezioro? Tak. O, właśnie jest ta rozmowa o tym, no nie? Ale ciekawe, czy mu uwierzą. Odpowiadam. Proszę bardzo. Morze martwe. Tak jest! Zieloni kupili sympatię widowni. Mamy naprawdę graczy, którzy bardzo wiele ryzykują, mają żółkę do hazardu i tym razem postawili wszystko na jedną kartę. Chciałbym słyszeć te rozmowy zakulisowe. Fajny jest ten hazard, co nie? No, stary, super. Idziemy do kasyna potem? Ja? No, stary, super. I wygrali, tak więc dzięki tej zagrywce prowadzą w naszym programie Zieloni 7000 zł na koncie. Tuż za nimi niebiescy 4500, a na trzecie miejsce spadli dotychczasowi liderzy. Żółci mają w tej chwili 2900 zł. Przed nami jeszcze trzy kategorie. Losuję. Niebiescy będą zadowoleni. Kategoria motoryzacja. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham, czyżby tradycyjnie? 300 zł, niebiescy! Zieloni 400. Zieloni 400. Jak odważnie, ale żółci to chyba zgliczują za moment, bo oni zawsze byli z tej pozycji lidera, że mogli każdego po prostu przelicytować, co nie? To ciekawe, jak będą grali teraz. Żółci 500. Żółci 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. 600 po raz drugi. Żółci 700. Żółci 700. 700 po raz drugi. Niebiescy 800. Niebiescy 800. 800 po raz drugi. Żółci? Żółci 900. Żółci 900. 900 po raz drugi. I... 1000 niebiescy. 1000. Żółci? Żółci wabank. Żółci wabank. No i mają swoją broń nuklearną, co nie? Chociaż mogli chyba chwilkę jeszcze wytrzymać, żeby trochę więcej wyciągnąć od innych drużyn, od niebieskich, bo niebiescy by tutaj grali wysoko, ale no pewnie bali się, że niebiescy po prostu krzykną wabank, bo i tak będą znali odpowiedź. Przedaż! Bardzo emocjonujący jest nasz pojedynek.
Już niebiescy grali wabank, potem zieloni zagrali wabank, a teraz żółci zdecydowali się na swoje tak lub nie w tym programie. Grają za wszystko, co mają. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 4300 zł. Jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, pożegnamy się z nimi w tym programie. Oto pytanie, kategoria motoryzacja. W którym państwie rozpoczęto produkcję motocykli Bimota? Brzmi na trudne, w sensie dla mnie, osoby, która nie ma nawet prawa jazdy, brzmi na hardkorowo trudne. Moim zdaniem są to Włochy. Kapitan zgłasza, słucham pana. Podpowiedzi już nie możemy kupić? Nie, bo nie mają państwo pieniędzy. Włochy. Moim zdaniem Włochy, jak pana wyszło? Ja też to słucham. Ja też się do tego. Po nazwie to. Jest odpowiedź, tak? Proszę bardzo. Tak. Nie jesteśmy pewni, ale stawiamy wszystko w bank. Odpowiedź brzmi Włochy. Czy któryś z panów myślał inaczej? Nie? Wszyscy uważali, że Włochy? Nie wiem. I wszyscy mieli rację, Włochy! Znowu zagrywka wabank opłacała się naszym uczestnikom, tym razem grupie żółtej. Stan kont jest następujący. Jak na razie prowadzą zieloni, 6600 zł na koncie. Potem żółci na drugą pozycję z trzeciej wyszli, 4300, a niebiescy mają w tej chwili najmniej 3500. I jeszcze tylko dwa pytania dzielą nas do finału. Losuję. Czy możemy dostać w tym teleturnieju cokolwiek innego niż motoryzacja i wędkarstwo? Bo w tym momencie czuję się jak półmężczyzna. To są tak stereotypowe męskie kategorie, o których tak mało wiem. W ogóle zdałem sobie sprawę, że mało wiem. Mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach będą trochę bardziej takie pytania, gdzie będę się czuł jakkolwiek mądry. Mam nadzieję, że widzowie nie śmieją się teraz w komentarzach. Kategorie dzisiaj lubią się powtarzać. Co mamy? No. Motoryzacja chyba. Wędkarstwo. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa badawczo. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Żółci 500. Żółci 500. Zieloni 600. Zieloni 600. 600 po raz drugi. Żółci 700. Żółci 700. To jest przedostatnie pytanie. 700 Zieloni po raz 800. Drugi. Zieloni 800. 800 po raz drugi. Żółci 1000. Żółci 1000. Czy dostanę więcej? Kto da więcej? Mamy już 1000. 1000 po raz drugi. Zieloni 1100. Mam 1100 zielonych. Niebiescy 1200. Łączyli się niebiescy. 1200. Żółci. Żółci wabank. Wabank! To oni to chyba to lubią robić, prawda? Żółci zrozumieli. Zrozumieli, ponieważ jest to przedostatnie pytanie, żeby wygrać trzeba zaryzykować i postanowili wszystko postawić na jedną kartę. Raz im się to udało, zobaczymy czy i tym razem. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, na ich koncie będzie 6600 zł i będą prowadzić w pierwszym etapie. Jeżeli pomylą się, niestety pożegnamy ich w grze. Oto pytanie, kategoria wędkarstwa. Jaka jest maksymalna regulaminowa średnica przerębli w wędkarstwie podlodowym? Jedyne, co mam w tym momencie w głowie, to jest ten znany filmik, na którym gość wypuszcza ryby do przerębla, czy tam wyciętego otworu w lodzie, no. To jest jedyne dosłownie. Jaziu, walcz, jedz kukurydzę. Mam wrażenie, że pan Maksymilian się ucieszył bardzo, nie. Tak? Nie, właśnie nie, odwrotnie. Nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się, że nie. Mnie też nie istnieje. To jest pytanie podchwytliwe, tak? Oczywiście. Wydaje mi się, że nie mogę być pytanie podchwytliwe. Wydaje mi się, że nie mam. O nie, oni jeszcze nie wiedzą, bo to jest pierwszy odcinek. Czy w ogóle może być coś takiego, że jest pytanie, na które w sumie nie ma odpowiedzi, bo to pytanie jest bzdurne. Ale zostali wkopani! Więcej się lody rozbije, to tyle lepiej dla ryb. Ale ja nie wiem, czy to jest w ogóle opisane w regulaminie. Nie, nie pamiętam tego. Nie mam. Dobra, niech nie będzie. No, pan Adam ze Związku Wędkarzy w tym momencie musi się cały pocić, jak to ogląda, no nie? Jak to oglądacie z rodzicami, to oni teraz siedzą spoceni i zdenerwowani. No jak tu karty wędkarza taki, jak nie wie tego? Nie ma wymiaru. No, ja się zdaję na kolegów. Ja
więcej lodu się wybije, to jest wiarę, tak? Nie wiem, autentycznie nie wiem, nie łowię w zimie. Chyba nie ma. Jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi. Bardzo proszę. Znów, jak skoro historia się powtarza, to postawiliśmy wabank. Masz odpowiedź również, nie jesteśmy niepewni, ale odpowiedziałem również wabank. Nie ma takich przepisów, które regulowałyby wielkość przerębla. Niestety są takie przepisy i wielkość przerębla maksymalna to 20 cm. No i trzeba zgolić wąsik, no nie? Straci się kartę wędkarza. Jak się asekuracyjnie jeszcze zabezpieczył? Ja nie łowię w zimie, panie Adamie. Ja nie łowię w zimie, proszę mnie nie usuwać z koła rybackiego. Proszę państwa, więc żółci zaryzykowali wszystko, co mieli. W tej chwili skończyły im się pieniądze. Bardzo dziękujemy żółtym za udział w teleturnieju. Dziękujemy wam bardzo. Powinni być szczęśliwi, że grali ostro, ale z drugiej strony sobie myślę, że no niestety, skoro panowie wędkują, no to jest duża ujma na honorze. Losowanie ostatniej kategorii. Za chwilę wyjaśni się, czy niebiescy, czy zieloni przejdą do finału. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa reklamowa. Spotkamy się po niej. Zostańcie z nami. I już jesteśmy z państwem ponownie. Oglądają państwo teleturniej Awantura o kasę. A ja państwu przypomnę, że teraz ostateczna rozgrywka. Zieloni mają w tej chwili 5500, niebiescy 2300, a w puli za poprzednie pytanie do tego pytania przechodzą pieniądze. 6600 zł. Losuję ostatnią kategorię. Podpowiedź, a więc będziemy licytowali podpowiedź, w związku z tym jeszcze raz będę losował kategorię, a na razie mamy podpowiedź. Ta podpowiedź może się przydać przy ostatnim pytaniu. Słucham państwa, biorę po 200 zł do licytacji podpowiedzi od każdej drużyny i komu ją mogę sprzedać? Ej, ale no nie ma opcji, że niebiescy wejdą do finału. Czyli zastanawiam się, jakby to było matematycznie możliwe, żeby oni teraz mieli większą sumę. No nie wiem, jakby zieloni powiedzieli, gramy za 3000, a niebiescy gramy w bank, mimo że mają mniejszą kwotę, to pytanie, jak tutaj działa regulamin, no ale do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie. No to jest wygrana zielonych, którzy wygrali tym, że w sumie to nie robili za dużo. Nice! Niebiescy 300 zł. Niebiescy 300. Daj raz 400. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 po raz drugi. Pas. 400 po raz trzeci. Podpowiedź została sprzedana zielonym za 400 zł. A ja losuję ostatnią już kategorię i zieloni mają podpowiedź. Za jedyne 400 zł. Losuję. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Niebiescy 300. A jest pula 7000, okej, dobra, jest szansa, jest pula 7000. Ej, no to oni powinni instant wabank grać, no nie? Żeby ich zieloni nie sprzątnęli. Niebiescy 300, po raz pierwszy. Zieloni 1800. Zieloni 1800. Co na to niebiescy? Niebiescy wabank. No, proszę państwa, ja się wcale nie dziwię, że niebiescy tutaj zagrali wabank, bo tak naprawdę zależy od tego, kto wejdzie do finału, ale mówiąc prawdę, trochę dziwię się zielonych, że nie licytowali ostrzy, dlatego że mają państwo podpowiedź kupioną za jedyne 300 zł. No właśnie tak, no oni też powinni grać wabank. No to w tej sytuacji, przy tych kwotach, no to kto pierwszy krzyknie wabank, de facto ma szansę wejść do finału. Oni mają jeszcze tą podpowiedź, no to w ogóle nie ma sensu, ale no magia pierwszych odcinków, tak? Zawsze trochę każdy nie ogarnia i to jest w sumie urocze, dlatego się tak dobrze ogląda pierwsze odcinki. Więc naprawdę łatwo było przelicytować niebieskich, którzy mieli tylko 2000 zł na koncie. Proszę bardzo, w takim razie czytam pytanie. Jeżeli niebiescy odpowiedzą, to wchodzą do finału. Jeżeli nie, to do finału wejdą zieloni. I proszę państwa, w puli tego pytania 10 400 zł. Które z państw skandynawskich
nie przystąpiło do Unii Europejskiej. Niebiescy odpowiadają: Norwegia! Tak jest! Proszę Państwa, i tym samym w finale witamy drużynę niebieskich. Mają na koncie 10 400 zł. Słuchajcie, mają to. Ładna, ostra gra. Szanuję. Dobrze się to oglądało. No ale jeszcze oglądamy finał, co nie? Natomiast żegnamy drużynę zielonych, którzy zarobili w awanturze kasę 3 300 zł. Dziękujemy Państwu bardzo. Za chwilę finał. W finale spotkają się drużyna niebieska i nasza drużyna mistrzów. W dzisiejszym programie mistrzowie to najlepsi gracze z teleturnieju Życiowa Szansa. Za chwilę finał. Czyli jeżeli będzie tak, że drużyna, która wygrała w poprzednim finale, będzie w następnym finale, czyli teraz wyłaniamy drużynę, która de facto będzie w drugim odcinku, to może tutaj zajść ciekawa sytuacja. Proszę nie spoilerujcie w komentarzach, ale jeżeli to będziemy oglądać, to może być na przykład sytuacja, że przez 100 odcinków nieprzerwanie będzie jedna drużyna. Witam w finale. Przed nami pojedynek niebieskich z drużyną mistrzów. Jeżeli ten finałowy pojedynek wygrają mistrzowie, wtedy w następnym programie zobaczymy właśnie ich jeszcze raz w loży mistrzów. Jeżeli wygrają niebiescy, no to w takim razie niebiescy będą w loży mistrzów w następnym programie. Na kole mam kategorię pytań, po losowaniu kategorii. Jeżeli założyć, że wychodził jeden odcinek na tydzień, to jakby tacy mistrzowie się dobrze ustawili, to mogliby się w sumie utrzymywać z tego, że raz na tydzień idą tylko i wyłącznie grać w tym teleturnieju. I to jest prawdziwa gra wabank. Wszyscy rzucają robotę i po prostu przygotowują się z każdej możliwej ciekawostki, która może wystąpić w teleturnieju, no nie? Tworzą sobie taką wielką bazę danych, uczą się i zaczynają z tego zawodowo żyć. To nie jest to może zbyt, słuchajcie, stabilny sposób na życie, ale jakiś jest. Rozpoczynamy licytację. Drużyna, która wylicytuje najwięcej, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. W finale mamy 8 pytań. Finał wygra ta drużyna, która po 8 pytaniach będzie miała więcej pieniędzy. Mistrzowie wchodzą do gry mając 12 tysięcy złotych, a niebiescy to, co wygrali w pierwszym etapie, czyli 10 400 zł. Panie Elżbieto, proszę powiedzieć, jak oceniacie swoich przeciwników. Wysoko. Ostro grają. Pani Izidorze. Godni w rywale, ale my wygramy. Patrząc na nich, oni prędko stąd nie wyjdą, prawda? I jeszcze utrzymają ten stołek bardzo długo. Panie Hubercie, jak morale pańskiej drużyny? Chciałem powiedzieć, że to dla nas zaszczyt jest takimi ludźmi toczyć batalię. Ale morale są bardzo pozytywne i wierzymy, że wygramy! Bardzo dziękuję. Losuję w takim razie pierwszą kategorię. Powodzenia Państwu. Kategoria polskie seriale. I tu jest sytuacja, w której młodsza średnia wieku w drużynie pretendentów może im pomóc, no nie? Bo pewnie to będą seriale, które wtedy były na czasie. Jest spora szansa, że ludzie, którzy są jednak młodsi wiekiem, bardziej tą popkulturę ogarniają. Mają tutaj autentycznie niezłą szansę. Rozpoczynamy licytację. Biorę od każdej drużyny po 200 zł i słucham Państwa badawczo. 300. Mistrzowie 300. Niebiescy? 400. 400. Mistrzowie? 500. 500. Niebiescy? 600. Mistrzowie? 700. 700. Niebiescy? Oczywiście 800. 800. Mistrzowie? 900. 900. Niebiescy? 1000. 1000. Co na to mistrzowie? 2000. Czy będzie więcej? 2000. 2000! Mistrzowie, 2000 zł. Ostra zagrywka. Jaka jest odpowiedź niebieskich? Prosimy, mistrzowie. 2000 po raz trzeci. Sprzedane. Imo, na ich miejscu akurat tutaj bym się licytował dalej, bo jest spora szansa, że trafią na te bieżące rzeczy, a autentycznie, tak sobie szybko patrzę, no i wydaje mi się, że nawet tak intuicyjnie, patrząc po ludziach, jakoś tak, może jest kwestia strojów, tak? Kwestia formalnych strojów, takich akademickich, ale jakoś mi się wydaje, że oni by tutaj dobrze sobie poradzili. Przypomnę, kategoria polskie seriale, a w puli tego pytania 3000 zł. Spójrzcie Państwo na ekran.
A trzeba było sprawdzić, kto reżyseruje nowy teleturniej. To już nawet ja odrobiłem tą pracę domową. No jak tego nie wiecie, ale słuchajcie, Świat według Kiepskich miał jakąś idiotycznie wielką oglądalność w momencie, jak się tylko pojawił, więc zdziwiłbym się, gdyby ktokolwiek chodzący do jakiegokolwiek programu w telewizji nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie w tamtych latach. Co za krowy siedzą przy stole? Przecież mieszkanie to nie jest chleb. Jakim zaraz czym przypił? Och, mężu mój, powstrzymaj gniew. Do muzyki, z której opery śpiewają bohaterowie prezentowanej sceny. Carmen Bizetta. Takie! No, to jest bardzo inteligentny program, tak? To, nie może być pytania, a ty, Ferdek, to śmieszny jest, czy nie? Czy czegoś takiego? Gratulacje w tej chwili na koncie mistrzów 13 tysięcy złotych, na koncie niebieskich 9400. Panie Hubercie, proszę się nie martwić, wszystko przed nami. Będzie jeszcze dobrze. 7 pytań do końca gry. Losuję. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham dalej. 300. 300 mistrzowie, niebiescy. 500. 500 mistrzowie. Pas. Puszczamy. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Mistrzowie puścili niebieski, zobaczymy czy to będzie dobra zagrywka i czy niebieskim się uda odpowiedzieć. W tej chwili w puli pytania 800 zł. Jaką nazwę nosi egipski obelisk ustawiony w nowojorskim Central Parku? Jakiś monument z całą pewnością będzie w tej nazwie, ale zastanawiam się nawet, czy ja kiedyś tego nie widziałem przypadkiem. Jezu, upadła mnie ten teleturniej. Albo teraz wyjdzie, że upadła i będę jeszcze bardziej upodlony. Poprosimy o podpowiedź. Ile to nas będzie kosztowało? 500 zł. A niech się uknę, poproszę. Proszę bardzo, z waszego konta zabieram 500 zł i oto cztery warianty odpowiedzi, jedna jest poprawna. Nos Kleopatry, sztylet Kleopatry, perła Kleopatry, igła Kleopatry. Na pewno Kleopatry. No i na pewno, słuchajcie, jest to obelisk. O to mi chodziło, mówiąc monument. Że to będzie igła. Dlaczego? To jest obelisk. Obelisk nie może być perłą. W naszym imieniu odpowie Krzysztof, proszę cię. Krzysztof był tym uczestnikiem pracy grupowej, który po prostu chciał złożyć podpis na koniec i uścisnąć sobie rękę z prezesem, no nie? To jest ta jedna osoba, która liczy, że się prześlizgnie. Nie jestem pewien, w ogóle wszyscy nie jesteśmy pewni, jaka może być odpowiedź, ale myślimy, że będzie to igła Kleopatry. Uważam, że perła. A Hubert uważa, że perła, tak? Zaufacie mi? Perła Kleopatry. Przepraszam, pierwsza myśl najlepsza. Krzysztofie, miałeś odpowiedzieć. Proszę państwa, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Proszę bardzo. Pierwsza myśl Krzysztofie. Krzysztof odpowiada, no, tak? Proszę, proszę. Krzysztof odpowie. Skoro szef już twierdzi, że jednak moja myśl jest najlepsza, no to niech to będzie igła Kleopatry. I Krzysztof ma rację. Igła! Igła Kleopatry. Tak samo zresztą nazywa się podobny obelisk ustawiony w Londynie. Pan Krzysztof został tu wyznaczony. Właśnie drużyna uratowała kapitana, tak można powiedzieć. W tej chwili na koncie mistrzów 12 700 zł, na koncie niebieskich 9200. Losujemy 6 pytań do końca. Kategoria wędkarstwo. Bóg daje mi najcięższe teleturnieje do skomentowania. Poczynamy licytację, biorę od każdej drużyny po 200 zł i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie? Pas. 300 po raz drugi, 300 po raz trzeci. Sprzedaż. Thank you.
ostrzeżenie dla mistrzów. Jeżeli państwo nie będą licytowali, to już za kolejnym razem będzie kara pieniężna w puli 500 zł. Co przechowywano zwykle w sadzyku? Na to pytanie odpowie Tadeusz. Hubert, widzę, poczuł autentycznie smak władzy i magię delegowania zadań, żeby później ktoś inny obrywał za ciebie, no nie? Będzie wspaniałym prezesem pewnego dnia. Proszę, panie Tadeuszu. W sadzyku zazwyczaj przechowano żywe ryby na przynętę dla szczupaka potem. Tak jest! Panie Tadeuszu, pan jest wędkarzem? Amatorem. W tej chwili niebiescy mają 9400 zł, a mistrzowie 12500. Losuję. Jeszcze 5 pytań do końca. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. 300 mistrzowie niebiescy. 300 pas, po raz drugi. Pytanie. Pas? Tak. 300 po raz trzeci. Sprzedamy. Oto pytanie. Jak nazywa się ten przedmiot? Minuta dla państwa. Wygląda jak coś, w czym się trzyma jakiś pradawny zwój. Jak się to otworzy, to spotykacie klątwa, no nie? Dosłownie takiego, jakby tam w środku był jakiś pergamin mały, czy coś takiego. Tutaj jest to zamknięte, tak? Zobacz, tutaj chodzi... Nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakiś mieszacz. Tak, no bo tutaj coś się porusza w środku. To jest... To się rozbiera? Nie wiem. Nie da się wybrać. To wygląda, słuchajcie, jak taka reverse inżynieria, no nie? Że na ziemi, dajmy na to, rozbija się UFO i ludzie właśnie w ten sposób sprawdzają, co jest od czego, żeby dokonać postępu technologicznego. Panie Izidorze, może mocniej? Może mocniej. Kurde, trzeba to. Nie da rady. Nie, no tego się nie da wyciągnąć. No, słuchajcie, byliście o tyle od uwolnienia sukuny, więc może i lepiej. Można to rozbroić? Czas minął. Co to jest, pani Elżbieto? Fotokaseta. Fotokaseta. To jest koreks. Jak to się nazywa koreks? A dowiemy się, co to jest? Kubuś, jak się nie dowiemy, to możesz stawić tutaj definicję? Bo sam jestem ciekaw. Teraz sam się zastanawiam. Specjalistyczna nazwa. 500 zł zostaje w puli do następnego pytania, a ja losuję kolejną kategorię. No i wyjaśniło się przy okazji, co się dzieje w momencie, kiedy ktoś odpowie źle. Słuchajcie, mamy tutaj system znany z gry Bloodborne, to znaczy, jeżeli straciłeś życie, zaatakuj jak najszybciej, żeby je odzyskać. Tutaj straciłeś kasę, następnym razem graj ostro, to ją odzyskasz. I to, szczerze mówiąc, jest fajne, bo to sprawia, że gra się od razu robi bardzo dynamiczna i wjeżdża ludziom na ambicje. Muzyka klasyczna. Nie no, to mistrzowie będą bardzo tutaj grali ostro. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Czyżby pani Elżbieta się szykowała do licytacji? Nie? Niebiescy? 300. 300. Mistrzowie? 400. 400. Niebiescy? 500. 500. Mistrzowie? Po raz drugi i 500 po raz... A nie, podniesie, ale myślałem, że będą tutaj grali ostrzej. Sprzedane. No i nie podniosła. W puli tego pytania mam 1400 zł. Proszę uważnie posłuchać. Thank you.
Brzmi trochę jak jakiś początek marszu pogrzebowego, szczerze mówiąc. Jak brzmi nazwisko kompozytora zaprezentowanego utworu? Tak, to jest marsz pogrzebowy. Boże, kto jest odpowiedzialny za to? Kto to popełnił? Nie jest to Vivaldi. Jest szansa, że jakiś Chopin na kiju to zrobił? Kolejna Monika. Moniko, proszę cię, odpowiedz na to pytanie. Kompozytorem tego utworu jest Fryderyk Chopin. Wiedziałem coś! Jezus Maria, wiedziałem coś! I to w takiej szlachetnej kategorii, mój Boże! Oczywiście, że tak. Marsz żałobny Fryderyka Chopina. Mistrzowie teraz żałują, tak? Panie Elżbieto. Ale to jest wspaniałe uczucie, choć raz poczuć się trochę mniej jak deb. Ale już tak nieśmiało tak podchodzę, że... No, a jak powiem i wyjdzie źle i Kubuś to wstawi. Żałujemy. Odpowiedzielibyście bardzo. Na pewno. Stan kont jest następujący. Mistrzowie mają 11 800, a niebiescy 10 100. Do końca rozgrywki tylko 3 pytania. Losuję kolejną kategorię. Kategorie rzeczywiście lubią się powtarzać. Polskie seriale. Tam była też jakaś kategoria czarna skrzynka, jeżeli dobrze widziałem, więc może są jakieś specjalne jeszcze rzeczy, które się mogą dziać, licytowanie jakiegoś dodatkowego przedmiotu na przykład to może być. To tak trochę brzmi i tak było w tych starych teleturniejach często. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie? 400. 400. Niebiescy? 500. 500. Mistrzowie? 600. 600. Niebiescy? 800. 800. 1000. Mistrzowie 1000. 1000 po raz drugi. Co na to niebiescy? 1000 po raz trzeci. Sprzedam. W puli tego pytania 1800 zł. Spójrzmy na materiał filmowy. Prosimy! Prosimy! Dzień dobry. Czy to mieszkanie pana Ferdynanda? Kogo gra Grzegorz Lato w zaprezentowanym fragmencie serialu? Siebie, czyli Grzegorza Lato. Tak jest! Na to bym nie wpadł akurat. Panie Zbieto, ja widzę, że ogląda pani Świat według Kiepski. Interesuje się pani sportem. Czy dobrze odczytałem? Sportem, to znaczy interesowałam się kiedyś dawno, kiedy mieliśmy naprawdę orłów. Grzegorz Lato grał? Tak. A teraz mamy seriale. A teraz mamy seriale. Z orłami. Z orłami. Gratulacje. O, pani, proszę pani. Pani posłucha, pani poczeka na 2024 rok, no nie? To już nie tylko Lewandowski, no nie? Jest gówniara z paletką, jest ta odbiegania, ona jest super fajna, memiczna. No ale jest dużo do wyboru, no. Nie można powiedzieć, że nie lubisz sportu, bo jest dużo do wyboru. W tej chwili mistrzowie mają 12 600 zł, a niebiescy 9300. Proszę państwa, tylko dwa pytania pozostały do zakończenia gry. Losuję kategorię. Kategoria historia powszechna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. No i jestem bardzo ciekawy, jak to się skończy. Słucham państwa. 300. Mistrzowie 300. Niebiescy? 500. 500. Mistrzowie? 600. 600. Niebiescy? 700. 700. Mistrzowie? 1000. 1000. Co na to niebiescy? 1100. 1100. Mistrzowie? Damy sobie na deski. 1100 po raz drugi. 1100 po raz trzeci. Sprzedaż. Przegapiła. Pani Elżbieto, czyżby pani miała ochotę licytować dalej? Tak, tylko się zagadałam. Troszkę brak zdecydowania. Proszę państwa, w puli tego pytania 2100 zł. Przypomnę, przedostatnie pytanie w naszej rozgrywce. Do której dynastii należał wygnany z Anglii w 1688 roku Jakub II? Jakubów? Było ich co najmniej dwóch. No to... Dynastia Jakubów? Stuartów. Możemy podpowiedzieć? Nie. Po co? Stuartów. A jesteś pewny? Jest Stuartów. Jakub II pochodził właśnie gdzieś tam ze Szkocji. Krzysztof,
Jakub II należał do Stuartów. Tak jest! I w dodatku został wygnany. No, słuchajcie, no, niektóre żarty same się piszą. Stuart! $2100. Te pieniądze przychodzą do drużyny niebieskich i stan kont jest następujący. Cały czas prowadzą mistrzowie, mają 11 600 zł, ale no tuż za nimi niebiescy 10 300. Proszę Państwa, losuję teraz ostatnią kategorię. Już za chwilę dowiemy się, kto wygra program i kogo spotkamy w loży mistrzów w następnym programie. Kategoria mity i dzieje starożytne. Jeju, jaka fajna kategoria finałowa. Super, dobra, dobra, let's go. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham Państwa. 300. Mistrzowie 300. Niebiescy? 500. 500, mistrzowie? 500 po raz drugi. I pas. 500 po raz trzeci. Sprzedane. Panie Hubercie, pan tego nie przewidział, a to była bardzo mądra zagrywka. To ja była... myślałem, że będziemy szli prawie wabank tutaj. Taktyczna zagrywka. No z tego co rozumiem, to nawet jak oni wygrają, to i tak wygrają aktualni mistrzowie, no bo mają wystarczająco dużo kasy, że wyjdą z lekkim minusem, ale dalej z przewagą, więc w następnym odcinku znowu wystąpią. Pan już zrozumiał, o co tak, tu chodzi. Tym razem to ja zaspałem. Ale gratuluję bystrości umysłu mistrzom. Gratulacje, ja powiem od razu. Dziękujemy. Mistrzowie po prostu dalej nie licytowali i wylicytowane zostaje to, co na końcu powiedzieli niebiescy, 800 zł. Więc jeżeli niebiescy odpowiedzą nawet prawidłowo, będą mieli 10 600 zł. Mistrzowie nic nie mówiąc, już wiadomo, że będą mieli 11 300 zł i to ich zobaczymy w loży mistrzów w następnym programie. Coś czuję, że ta sztuczka będzie abuzowana w przyszłych odcinkach i pojawi się tutaj jeszcze wielokrotnie. A niebiescy walczą o swoje pieniądze w puli pytania 800 zł. Oto pytanie. Jak nazywała się grecka dziewicza bogini łowów, siostra Apollona? Artemida. 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 No ładnie, fajna kategoria, super odpowiedzieli, ale kurde, trzeba przyznać mistrzom, że ograli tutaj. Zastanawiam się, czy w ogóle szło się z tego jakoś wybronić, no bo gdyby oni na początku krzyknęli wabank, żeby tylko tamci nie krzyknęli pas, no to i tak w puli byłoby 200 zł mistrzów i cała ich kasa, więc tak trochę, czy oni mieli tu w ogóle opcję wygranej, czy od początku mistrzowie grali pod tą sytuację, bo jeżeli tak jest, to będzie powtarzający się schemat, że oni będą starali się lekko podbić albo zachować próg właśnie koło tych 12 tysięcy, jak będzie się z czasem robił większy, to lepiej dla nich, ale będą po prostu kombinowali tak, żeby przy minimalnym wysiłku bardzo, bardzo ciężko było ich w ogóle pokonać w tym programie. Kończymy pierwszą awanturę o klasę. Niebiescy mają na koniec programu na swoim koncie 10 600 zł. Dziękujemy wam bardzo. Zyskali pieniądze, jak Państwo słyszą, sympatię widowni tutaj w studiu. Natomiast program wygrała drużyna mistrzów, a na Waszym koncie 11 300 zł. Jeżeli mają Państwo doskonałą wiedzę, żyłkę do hazardu i chcą poawanturować się o kasę, wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści podając swoje imię i nazwisko. Mogą Państwo do nas zgłaszać się z drużynami, mogą również indywidualnie. Wtedy my stworzymy dla Was drużyny. Do zobaczenia. No muszę przyznać, słuchajcie, program bardzo fajny. Program bardzo fajny, pytania na naprawdę fajnym poziomie. Zastanawiam się teraz tylko, czy ta forma zostanie zachowana wraz z nową edycją, która wejdzie no za 6 dni w momencie, kiedy to nagrywam, kiedy to oglądacie, bo to akurat będziemy mieli na jutro gotowe, to za 5 dni, no nie? Także mega ciekawe, czy tutaj uda się oddać hołd tej formule. Podejrzewam, że jednak pójdą trochę bardziej w entertainment, rozrywkę. Nie wiem, czy taki program po raz kolejny by przeszedł, ale
ale ogląda się to bardzo przyjemnie. No i od razu uprzedzam pytania. Nie będziecie musieli czekać jakieś 4 lata, że zaczniemy oglądać te nowe odcinki. Pewnie będziemy robili tak, że będziemy oglądali te nowe, jak będą wychodziły, i w wolnym czasie, jak będzie jakieś okienko na kanale, to te starsze. Ale dużo nam się tych serii robi. No mamy Kłamczucha, zaraz wchodzi znowu Hell's Kitchen. Mamy, słuchajcie, w tym momencie Awanturę Okazy, nie wiadomo ile odcinków. Mamy Szkołę, która się super przyjęła i cały czas chcecie więcej. Więc tak powiem wam, że nie zdziwię się, jak za rok już będziemy wstawiać 2 filmy dziennie, żeby wyrobić w tym tempie, bo za moment to nie będziemy mieli pola popisu, żeby tutaj wstawić cokolwiek spontanicznego, a takie materiały też lubimy wstawiać, więc słuchajcie, no, oglądajcie, a my dzięki temu będziemy wstawiali. No, co tu dużo mówić, prosty układ. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że obiadek był pyszniutki. Dzisiejszy odcinek był trochę długi, więc mogliście się przy nim zrelaksować. No i mam nadzieję, że super się bawiliście. Dziękuję wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!